żółtym plastronie ponownie na belce i bardzo szybko zapala Borek Sedlak światło zielone. No i miejmy nadzieję, że nabierze teraz tempa ten konkurs i że będą tutaj emocje. Rozpoczyna Bułgar Zografski. Już wzbił się w powietrze dynamicznie. Kładzie się na narty. Leci, leci daleko, bardzo daleko, poza setnym. Uczestnik tych zawodów, 36-letni Manuel Fettner, trzeci zawodnik w ostatnich zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego. Manuel Fettner już wzbił się w powietrze, dobra prędkość na progu. No i także bardzo daleki skok, ależ go tutaj poniosło w tej końcowej fazie, dostał jeszcze dodatkowy podwóch. Pełna 25-letni zawodnik z Ustronia, reprezentujący Wiślańskie Stowarzystwo Sportowe z Wisły. Jest sygnał od trenera, dobre warunki. Paweł, powalcz zatem o podium na zakończenie tego niezbyt dla Polaków udanego sezonu. Już w powietrzu, spokojnie, stabilnie. Leci Paweł, leci bardzo daleko, ależ to była piękna próba. Brawo Paweł, a przecież skakał z 15 belki. Ten skok po skoku Eichnera, ten rozbieg został jeszcze skrócony. 147. Zawodników. Wielkie brawa. Zresztą także jest z drugiej strony wsparcie skoczków, którzy także obserwują rywalizację innych. A skoro o Yuki Sato wspomniałem, no to popatrzmy na skok Japończyka. Mówiłem wczoraj to zwycięstwo. 134,5 i 141,5. Tak skakał Yuki Sato wczoraj. A dzisiaj? A dzisiaj odpalił niesamowitą petardę. Yuki Sato to będzie nowy rekord skoczków. Pozycję, no ale zdaje się dla niego nie ma to żadnego znaczenia. Przełożył formę zimową na letnią z wielki japoński skoczek i wydaje się, że potwierdzi to także tym skokiem. Niesamowity jest Ryoyu Kobayashi, niesamowity. Z tyłu skoczni, gdzie skacze, na jakim obiekcie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Piękny stylowo skok, może odrobinę zachwiane lądowanie, ale przy takiej odległości oczywiście sędziowi nie. To już 20 lokata w bocznym zestawieniu letniego cyklu. Ale będzie zdecydowanie dalej. Oj! Uff, czy on to ustał? Czy on to ustał? Się będzie znowu na podium. No chyba rekord skoczni. Chyba rekord skoczni. I będziemy mieli co najmniej jednego Polaka w serii finałowej. Czasem rusza już o wiele bardziej doświadczony Michael Hajbek. Też ma dobre warunki. No i proszę bardzo, chyba za HS, chyba za 135 metr. Doświadczony zawodnik potrafił to wykorzystać. Ale teraz już mistrz świata juniorów, Daniel Czofenik. On też może skoczyć daleko. Ładna pozycja w locie i też jest daleko. Chyba nawet za HS.
37 metrów. Nowy lider. Japan, who is the top man in the rankings. Schlierens out, great timing off the table. And that is very close to the Hill record. Shiro Kobayashi, and this is Danasek, and victorious yesterday. Can he get amongst the Norwegians and Russians? And the answer is absolutely, and that... miał 132 metry w tej ostatniej grupie, uzyskał najlepszą notę, ale musiałby tutaj dokonać niesamowitego wyczynu, niemożliwego wręcz, aby Rosja wywalczyła miejsce na podium, ale on skacze około 145 metrów. Emanuela Szedala teraz machnął ręką uzbrojoną w chorągiewkę Pointner. Agresywne wyjście z progu, świetna prędkość Nirencauer. Fantastyczny skok, około, myślę, że może rekord skoczni nowy. Odległość 138,3. Zawit Hölzla, który przyjechał tutaj z czwórką swoich zawodników. Oj, piękny skok Szefeniga! Gdzieś tam już w granicach rekordu skocz. Zwiackiej, no a jego nota imponująca 249. Norweg. Ależ daleko, piękny skok Jerneja. Rozgorzał bój, ale 103, nowy rekord skoczy. I pierwszy jednak, a więc jednak Damian przed Tajkiem. Młody Rosjanin w powietrzu. Zobaczmy, ułożył się dość agresywnie, jest daleko, wykorzystał noszenie, wykorzystał wiatr. Metra przy mocnym wietrze, prawie 2 metry na sekundę pod narty, no i widzimy to.